Zuzanna, dzisiaj porażka. Niestety przegrywacie z rekordem Bielsko-Biała 2-1. Powiedz, co dzisiaj nie zagrało tak, żeby jednak wygrać to dzisiejsze spotkanie? No, wydaje mi się, że nie zgrała się przede wszystkim nasza gra. Graliśmy trochę chaotycznie, nie oddawaliśmy strzałów, nie graliśmy do przodu. W defensywie było dobrze, no ale 2 strzały i 2 bramki. Ty weszłaś na boisko w przerwie. Powiedz, jak była twoja dobra zmiana, bo dzisiaj notujesz gola? No, pierwsze kontakty z piłką i pierwszy gol. No, uważam, że dobra zmiana, ale mogłam zrobić więcej. Powiedz też trochę, jak wyglądało twoje trafienie, bo naprawdę piękny strzał, nie sądzisz? No, zauważyłam po prostu, że bramkarka nie jest w bramce i stwierdziłam, że warto strzelić, warto spróbować, no i się udało. Powiedz, jak ocenisz drużynę z Bielska-Białej, bo dzisiaj chyba postawiła bardzo dobre warunki. No, jak na spadkobiecia z Ekstraligi, to bardzo dobrze zagrała. Uważam, że jest to dobry pretendent, ale uważam, że jeszcze się odegramy w kolejnej rundzie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Natalia, może zacznijmy od tych rzeczy bardziej pozytywniejszych. Dzisiaj zadebiutowałaś w pierwszej lidze kobiet. Jak ocenisz swój występ? Występ oceniam za dobry. Mogło być zdecydowanie lepiej, ale myślę, że nie było najgorzej. Dzisiejszy mecz jednak chyba wam nie poszedł tak, jak powinien, bo przegrywacie to spotkanie. Powiedz, jakie czynniki waszej gry zaważyły o tym, że przegrywacie? No, na pewno to, że nie dogadywałyśmy się w obronie. Czasami po prostu podchodziłyśmy w kilka zawodniczek do jednej i one z tego wychodziły. Natalia, jakie wnioski, jakie pozytywne rzeczy wyciągniesz po tym spotkaniu? No, na pewno, że w drugiej połowie pokazałyśmy charakter, waleczność i strzeliłyśmy tą jedną bramkę. Szkoda, że się nie udało zdobyć tej drugiej na remis, ale myślę, że druga połowa była zdecydowanie lepsza niż pierwsza. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.